widziałam, jak tańczyliście. O, przestań, boli mi głowa. Trzeba było nie brać sobie piątej chochli ponczu, kiedy myślałeś, że nikt nie widzi. Wcale nie. Myślisz, że twoja mama to zauważyła? Może by zauważyła, gdyby sama nie piła właśnie dziewiątej. Mamy rok 1815. A więc wczoraj odbył się bal u Humphreyów. Jak się bawiłyśmy, zapytacie? Zdecydowanie za dobrze. Rose ma przyczyny do niedomagania, ponieważ połowę wczorajszej nocy przetańczyła z Williamem Frederickiem. Poprosił ją do tańca aż 4 razy. Czekajcie, sprawdzę, czy Rose żyje. O, zamknij się. William Frederick? Zaraz, czy to aby nie dżentelmen, który znajduje się na drugim miejscu naszej listy? O tak, to właśnie on. Rose, podziel się wrażeniami. Zdrowie księcia regenta. Nasza mała Rose może nie jest dziś specjalnie rozmowna, za to wczoraj buzia jej się nie zamykała podczas rozmowy z panem F. A gdybyście wciąż mieli wątpliwości, że coś jest na rzeczy, zgadnijcie, kto przyniósł jej karnecik, który zgubiła podczas tańca? Przecież nie ja. Opowiedz lepiej, jak ty się bawiłaś na balu. Całkiem przyzwoicie. Co prawda do pierwszego kadryla poprosił mnie Tom Beverly z miną, jakby miał skonać z rozpaczy, jeżeli się zgodzę, więc nie zrobiłam mu tej przykrości, ale cała reszta nocy minęła bardzo przyjemnie. Tara usiłuje zataić przed wami, że większość wieczoru spędziła z panem Coltonem. Rose! Nie tańczyli co prawda za wiele, ale odbyli kilka długich rozmów, co nie uszło mojej pilnej uwadze. Rose, jesteś niedorzeczna. Poza tym twoja pilna uwaga była trochę zbyt zajęta ponczem, żeby móc dobrze funkcjonować. Przecież pan Colton, jak się okazało, jest zaręczony. Każdego konia da się odczepić od powozu. Ale nie każdego warto. Poza tym zapomniałaś o Jonathanie? O ile dobrze pamiętam, to ty ostatnio nie chciałaś się do niego przyznać. Rose, nie będziesz mnie swatać z Coltonem, koniec. Kim jestem? No Rose, kim jestem? Przestań. No kim jestem? Przestań. No kim jestem? Panem Whiteley. Tak. Teraz? Baronowa Andikton. Wczoraj w tej różowej sukni wyglądała jak tuńczyk. No właściwie jej suknia była bardziej brzoskwiniowa. Nieważne. Więc mogłaby być bardziej... Rose, nieważne. Nie sądzisz, że powinniśmy się zachowywać bardziej elegancko i mówić bardziej wyrafinowane rzeczy, skoro widzą nas obcy ludzie? Rose, w czasach, kiedy oni żyją, my dawno jesteśmy martwe.